Kim dla siostry jest święty Michał Archanioł? Per me San Michele Arcangelo. Dla mnie święty Michał Archanioł è quello tramite il quale jest tym, przez którego il Signore mi dà la vittoria. Pan okazuje mi swoje zwycięstwo. Contro ogni legione immonda. Przeciwko wszelkim legionom nieczystym. Che mi vuole fermare nel mio cammino verso Dio. Które chcą mnie zatrzymać w mojej drodze do Boga. A cui ho diritto. I mam, dla którego mam prawo. Diritto e dovere di tornare. Do którego moim obowiązkiem jest powrót. Do którego mam wrócić na koniec mojego życia do Boga. Mi difende ora. Broni mnie w każdym momencie. Jak możemy modlić się do świętego Michała Archanioła? In Polonia c'è la bella tradizione. Tutaj w Polsce jest piękna tradycja. Che avete continuato. Którą kontynuujecie. Che alla fine della messa fate la preghiera a San Michele Arcangelo. Że na koniec mszy świętej jest odmawiana modlitwa do Michała Archanioła. Nelle preghiere di liberazione. A w modlitwach uwolnienia. Quando si prega a favore. Kiedy modli się w intencji osoby di un figlio, di una donna, di un marito, dziecka lub męża lub żony, sempre va citato San Michele Arcangelo. Zawsze za każdym razem jest wymieniany jako prośba o wstawiennictwo świętego Michała Archanioła. Alcuni anni fa. Kilka lat temu, durante una preghiera di liberazione, podczas modlitwy o uwolnienie, che stavo facendo con un sacerdote, którą prowadziłam wspólnie z drugim kapłanem, io ho comandato a una legione immonda di andare via dalla persona, dalla ragazza su cui stavamo pregando. I kiedy wydałam rozkaz złemu duchowi, żeby odszedł od dziewczyny, nad którą się modliliśmy. E dopo aver comandato a una legione immonda, diabolica e maligna di andare via da lei. Po tym rozkazie wydanym legionom złych duchów, żeby odeszły od niej. Si è manifestato Lucifero. Wtedy była manifestacja Lucyfera. Quello che si è ribellato a Dio per confondere gli esseri umani. Ten, który przeciwstawił się, który zbuntował się Bogu. Il sacerdote ha preso fuori qualcosa dalla tasca della sua tonaca. W tym momencie kapłan wyjął coś z kieszeni swojej sutanny. E l'ha tenuto in mano con il pugno chiuso. I trzymał to w zamkniętej dłoni. Lucifero. A Lucyfer. Ha subito urlato. Natychmiast krzyknął. Io sono più bello di lui. Ja jestem piękniejszy od niego. Io sono più intelligente. Jestem bardziej inteligentny. Lui non è nulla. On jest nikim. E io ho chiesto al sacerdote. I zapytałam wtedy tego kapłana. Cos'è quello che hai in mano? Co tam masz w dłoni? E mi ha risposto. I odpowiedział mi. È un sasso che ho preso al santuario di San Michele Arcangelo. To jest skała, kawałeczek skały, który przywiozłem z góry na Gargano. Mi ha molto stupito. Bardzo mnie to zdziwiło. Che a distanza di milioni, miliardi di anni. Że na przestrzeni tych milionów, miliardów lat, które upłynęły. Ancora il demonio dice le cose di tanti anni fa. Wciąż zły duch wspomina te słowa. Czy odwiedziła siostra Monte Sant'Angelo i jakie wrażenia wzięła ze sobą siostra stamtąd? Certo, sono state diverse volte al santuario di San Michele Arcangelo. Oczywiście byłam wiele razy w sanktuarium świętego Michała Archanioła na Gargano. L'impressione è di un posto molto speciale. A wspomnienia, wrażenia, że to jest bardzo wyjątkowe miejsce. Dove la presenza di Dio si sente molto bene.
gdzie bardzo dobrze jest odczuwalna obecność Pana Boga. Penso che tutti dovrebbero andare lì. Myślę, że wszyscy powinni tam pojechać. W jaki sposób możemy uwolnić się od zła? Assolutamente con la vita sacramentale. Na pewno prowadząc życie sakramentalne. Con la confessione. Ze spowiedzią świętą. Qualche volta demonio anche detto. Czasami też przyznawał to zły duch. A noi che aiutavamo la persona. Nam, którzy pomagaliśmy non me ne osobie. Vado, perché lei ha un peccato. Nie odejdę od tej osoby, ponieważ ona ma grzech. E io ci sono sopra, non me ne posso andare. A ja jestem na tym grzechu, nie mogę odejść. Ma anche la persona può aiutare se stessa con le preghiere di liberazione di comando diretto al demonio di andar via. Ale też każda osoba może pomóc sobie odmawiając modlitwę uwolnienia z rozkazem złemu duchowi, żeby odszedł od niej. Per il sangue di Gesù. Przez krew Chrystusa. Che è sceso in noi nel battesimo. Która na nas spłynęła podczas Chrztu Świętego. Per cui tutti noi credenti in Gesù, il Cristo. I w którym to sakramencie wszyscy my wierzący w Chrystusa. Il Cristo. Chrystusa. Siamo sacerdoti, re e profeti. Jesteśmy kapłanami, królami i prorokami. E abbiamo l'obbligo da parte di Gesù. I mamy też obowiązek dany nam nakaz przez Chrystusa. Noi cristiani. My chrześcijanie. Di manifestare. Abyśmy okazywali. La sua signoria nel mondo. Jego panowanie na świecie. La sua vittoria sulla morte e sui demoni. Jego zwycięstwo nad śmiercią i nad złym duchem. Se il mondo non crede, a jeśli świat nie wierzy, è perché noi cristiani non facciamo questa cosa. To dlatego, że my, katolicy chrześcijanie, nie czynimy tego. I laici possono donare la vittoria al mondo e aiutare anche i preti. A świeccy mogą przybliżać to zwycięstwo Chrystusa światu i również pomagać kapłanom w tym. Anche i preti sono molto confusi in questo momento nella chiesa, ma i laici possono. Również kapłani są bardzo bardzo odczuwają zamęt, takie zmieszanie. Natomiast świeccy mogą stanowić dla nich istotną pomoc. Kiedy powinniśmy się koniecznie zgłosić do egzorcysty? Il problema è che spesso gli esorcisti non credono che demonio stia agendo nel mondo. Problem jest wtedy, kiedy zdarza się, że egzorcyści nie wierzą, że zły duch działa w świecie. Quindi laici, come ha sempre detto Don Gabriele Amort. Więc świeccy, tak jak o tym często wspominał ksiądz Gabriele Amort, possono anche chiedere a un gruppo di preghiera carismatico. Mogą również takie osoby potrzebujące poprosić grupę modlitewną, charyzmatyczną o modlitwę. Di pregare su di lui. Żeby pomodlili się, te osoby pomodliły się nad nią. Con preghiere di liberazione anche di comando al maligno, al demonio. Taką modlitwą uwolnienia, również rozkazując złemu duchowi, żeby od niej odszedł. Quasi tutte le persone che ci chiedono aiuto. Prawie wszystkie osoby, które zwracają się do nas z prośbą o pomoc. A noi i figli della luce. Do nas, czyli do dzieci światłości, figli della luce. Sono già stati degli esorcisti. Już wcześniej zwracały się do egzorcystów. Che hanno detto loro che non hanno niente. I często słyszeli, że nic im nie jest, nie dolega im żaden duchowy problem. Poi vengono da noi. A kiedy przychodzą potem do nas. E con un comando forte al demonio per capire se è presente, se sta agendo. I podczas modlitwy uwolnienia z mocą, rozkazując złemu duchowi, żeby odszedł, wtedy następuje jakaś reakcja. Si manifesta qualche legione in moda. I ujawnia się obecność
jakichś legionów nieczystych duchów. Quindi noi diamo una risposta diversa rispetto a quella dell'esorcista. Więc dajemy inną odpowiedź na to zapotrzebowanie, na ten problem, niż egzorcysta. E questo è un inizio di liberazione. To jest początkiem uwolnienia. Poi ci vuole la terapia di liberazione. Poza tym potrzebna jest terapia uwolnienia. Dlaczego magia i okultyzm są tak niebezpieczne? Il demonio, se una persona che faceva cartomanzia e stregoneria smette, si vendica. Jeśli jakaś osoba wcześniej zajmowała się okultyzmem, praktykowała czary i magię i przestanie to robić, tym się zajmować, to wtedy zły duch się mści. O, sì, sì, tutti santi. O tak, wszyscy święci. San Giuseppe. Święty Józef. Protettore della famiglia. Który chroni rodzinę. I santi devoti al sangue di Gesù. Święci, którzy mieli szczególną pobożność do krwi Chrystusa. Il sangue di Gesù, San Padre Pio, Santa Gemma Galgani. Tacy jak święty ojciec Pio, święta Gemma Galgani. San Giovanni Paolo II. Święty Jan Paweł II. Questi sono i santi principali. San Charbel per la guarigione fisica. To byli główni święci, również święty Charbel, który wyprasza zwłaszcza uzdrowienie fizyczne. Noi abbiamo la devozione alla Maria di Fatima. Mamy szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej. E abbiamo notato che tante persone che ci chiedono aiuto. I zauważyliśmy, że wiele osób, które zwracają się do nas o pomoc, hanno la devozione. To właśnie szczególnie modlą się ai pastorelli di Fatima o a Maria di Fatima. Do dzieci fatimskich albo właśnie Matki Bożej Fatimskiej. In linea di massima, ai santi a cui uno è più devoto dà più fastidio al demonio se si chiede la loro intercessione. Można też zauważyć, że wzywając stawiennictwo właśnie tych świętych, którzy są nam najbliżsi, czy osoby, nad którą się modlimy, per esempio, to właśnie ci są najbardziej też przeszkadzają złemu duchowi. A un uomo finito nell'inferno, morto ed è nell'inferno. Na przykład takiej duszy człowieka, który umarł i poszedł do piekła. Di Polonia. Z Polski. Da molto fastidio l'intercessione di Giovanni Paolo II. W takim przypadku wezwanie na pomoc stawiennictwa świętego Jana Pawła II wzbudza silne reakcje. Chiedere la sua intercessione lo fa impazzire di dolore. I samo wezwanie jego pomocy stawiennictwa u złego ducha wzbudza reakcję bólu. Chiedere l'intercessione della Madonna di Częstochowa. Albo prosimy wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej. La coroncina Divina Misericordia. Odmawianie modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. Tutte queste forme devozionali di Polonia alla persona di Polonia finita nell'inferno fanno molto male. Wszystkie te formy modlitwy w przypadku właśnie tym wymienionym powodują, że zły duch ucieka w bólach. Czy przyjaźni się siostra ze swoim aniołem stróżem? Assolutamente sì, lo benedico ogni giorno. Oczywiście i błogosławię go codziennie. Penso che poche persone sanno che si può benedire il proprio angelo custode. Mi ricordo qualcuno. Myślę też, że niewielu z nas wie o tym, że możemy błogosławić naszemu aniołowi stróżowi. Umiltà. Przede wszystkim pokora. Umiltà, generoso. Jego wielkie serce, hojność serca. Simpatico.
Był bardzo miłym człowiekiem. Inteligente. Był bardzo mądrym człowiekiem. I gotowym do, aby rozmawiać z każdym. Noi speriamo di fare un documentario sulla sua vita. Mamy też nadzieję, że powstanie film dokumentalny na temat jego życia. Proprio per ricordare la sua vita e come lui agiva da santo. Żeby upamiętnić to jego życie i jak traktował ludzi, jakie miał z nimi relacje, jako święty. Non ha mai rifiutato nessuno. Nigdy nikogo nie odrzucił. Anche buddhisti musulmani. Nawet ludzi z innych religii, czy buddyzmu, czy muzułmanów. Apertura mentale. Miał otwarty umysł. I peggio peccatore, vieni qua. Najgorszy grzeszniku, chodź tutaj do mnie. Jak siostra rozumie przesłanie Któż jak Bóg? Per me significa che ognuno di noi deve avere coscienza dei propri limiti umani. Według mnie każdy powinien mieć świadomość też, że jako ludzie mamy swoje ograniczenia. Invocare ogni giorno lo Spirito Santo cantando. Dlatego powinniśmy wzywać pomocy Ducha Świętego codziennie pieśnią najlepiej. Affinché si realizzi noi quello che dice San Paolo. Żeby w nas realizowało się to, o czym mówił święty Paweł. Non sono io che vivo, ma è Cristo che vive me. Że to nie ja żyję, lecz Chrystus we mnie żyje. Per essere santi si fa fatica. Abyśmy stali się świętymi, trzeba wysiłku. Ma nella misura in cui si fa del bene a qualcuno. Jednak na miarę tego, ile dobra czynimy, dobrych uczynków na rzecz bliźnich, e si ripara i propri peccati, możemy odpokutować za własne grzechy, ci avviciniamo a Dio, i też przybliżamy się do Pana Boga, cresce la nostra sapienza, wzrasta nasza świadomość, e capiamo sempre più come fare per aiutare la società. I też e combattere con coraggio il demonio. Coraz lepiej rozumiemy naszą rolę, to jak możemy się przyczynić dla naszego społeczeństwa i też właśnie walczyć ramię w ramię z Panem Bogiem. Jakie przesłanie zostawiłaby siostra dla naszych czytelników i czcicieli świętego Michała Archanioła? Di avere coraggio. Il demonio ha paura di noi esseri umani. Ha paura della fede che abbiamo in Gesù. Żeby się nie lękali, żeby mieli odwagę, żeby mieli wiarę w Pana Jezusa. Ha paura che manifestiamo nel mondo la resurrezione di Gesù. Bo zły duch nas się boi się tego, że będziemy ukazywali światu zwycięstwo Chrystusa. Il potere che Gesù ci ha dato per il battesimo di vincere ogni maledizione, ogni rito magico, ogni demonio. I tą moc, ogni malattia. Tą moc Chrystus dał nam w Chrzcie Świętym, moc do tego, aby uwalniać, aby uzdrawiać, aby nieść światu Jego zwycięstwo. Anche ogni malattia. Również uzdrawiając ze wszelkich chorób. Andate nel mondo, cacciate demoni e guarite. Idźcie na cały świat, wyrzucajcie złe duchy i uzdrawiajcie. Sono pochi che credono. Niewielu z nas wierzy. Di poter manifestare nel mondo anche la resurrezione di Gesù. Że możemy ukazywać światu również zmartwychwstanie Chrystusa. Un esorcista italiano, padre Matteo Lagrua. A pewien włoski egzorcysta, ojciec Matteo Lagrua, è stato chiamato da una persona che stava morendo. Został wezwany do osoby umierającej. È arrivato con ritardo. I przybył spóźniony niestety. Ha pregato. La persona era già morta, ha pregato. Modlił się już nad osobą zmarłą. La persona dentro la bara si è alzato su.
I wtedy powiedziano, że została otwarta trumna. I ha detto Gesù perdonami. I ta osoba wewnątrz podniosła się, powiedziała: Jezu, przebacz mi. E poi è caduto giù. I potem z powrotem. Ma Gesù ha detto resuscitati morti. Z powrotem położyła się. Natomiast Jezus powiedział: wskrzeszajcie umarłych. Come ha fatto lui? Tak, jak uczynił ten kapłan. E lui ha detto potrete fare le cose che ho fatto io e anche di più. Jezus powiedział też, że będziecie mogli czynić te rzeczy, a także i więcej. Ognuno faccia il suo esame di coscienza. Każdy z nas też czyni swój rachunek sumienia. Quanto siamo lontani da questa cosa? Na ile da fare questa cosa? Na ile nie wypełniamy tych przykazań Jezusa?